Witamy Was w kolejnym podejściu. To w tym roku nasza druga zasiadka na łowisku Podolsze. Jesteśmy dosłownie pół godziny po wywiezieniu ostatniego zestawu. Spójrzcie, Milena już holuje. Marek, jak jest? Tak jest. Marek jest podbierakowym. Także ja podpinam telefon do statywu i spróbujemy. Może uda się nagrać ten hol. Mamy jesiotra na końcu zestawu. Spróbuję Wam pokazać, jak. A to już będę mogła go trzymać na macie. Tak, wiem, jesiotry są strasznie nieprzyjemne w dotyku. Marusiu, podbierak, podbierak. I do góry, i do góry. Jest nasz. Trzymaj, Marek, podbierak. Tak, pierwsza ryba. Milena, piąteczka. Marusiu, piąteczka. Tak jest, dobra. Kończymy, robimy szybkie fotki i wypuszczamy rybę. A właśnie Aloma. Tak, i oto maleńki Pinokio zameldował się na naszej macie. Milenka boi się wziąć do rąk, ponieważ mają bardzo szorstką skórę jesiotry. Dlatego zrobiliśmy zdjęcia tylko jak leży na macie. Nie brała go do rąk. Marusiu, jest rybka? Jaka to jest ryba? Brązowa. A jaki gatunek? Je? Orzechy. Jesiotr. Orzechowy. Tak jest. Dobra, wypuszczamy jesiotra i wywozimy zestaw. Wypuścisz, Milenko? Poszedł jesiotr. Widzicie tam wystające coś z wody? To właśnie mój jesiotrek, który sobie płynie. Ale piękny. Papa jesiotru. Korzystając z okazji, że wyholowaliśmy jesiotra, wywozimy zestaw. Oczywiście od poprzedniej zasiadki. W zasadzie nie zmieniamy nic, skoro się sprawdza. Czyli kukurydza. Jeszcze jedna łopatka. Dobrze, Milenko. Wystarczy. I kuleczki oczywiście pokruszone. Milenka ma już wprawę. Maruś za chwilę, jak wpadnie z tej deski do wody, to będzie miał całe mokre skarpetki. Pomóż Milence, podawaj Milence kulki, a ona będzie gryzła. Podawaj Milence, Marusiu. A mogą być same bananowe? Nie chcę gryźć tych ostrych. To tamte ostre tata pogryzie. Testujemy dzisiaj nowy smak. Ale na razie nic nie zdradzamy. Maruś, dobre te kuleczki? Ej, daj to dla mnie. No to dostań. No szybciutko, bo wpadnie do wody. Mały ty solarowcu. A to ja podpiszę. A nie, ja nie chcę brzaski mieć. Szybciutko, Mileńciu, no. Daj, Maruś. Dobra, zostawcie ją, tamta niech jest. Szybko, Milenko, jeszcze. Z 10. Maruś, te kuleczki co masz, Milenka jeszcze z 10. Dobra, żeby było szybciej. Tata pomoże. Tata pomoże. Przegryzamy. Marusiu, nie nędź mi przy pomoście. No właśnie, bo same małe to będą przypić. Mama! Podaj. Dobra, ja te duże już. A tak oto prezentują się kulki, o, które testujemy. O! I pa, baba. I ta bada, bada. Aromat łososiowy.
z nutą ostrą. Ale za to bardzo ostre. Naprawdę, po przygryzieniu momentalnie czuć ostry smak tych kulek. Mi już niejednokrotnie się sprawdziły ostre przynęty. Tym niemniej byłem szczęśliwy, że mogę przetestować ten zapach. Dobra, próbuję. Ale o tym kiedy indziej. A się boję. Także my wywozimy i czekamy na kolejną rybkę. Ofu! Nie mimi? No. Za chwilkę się... Jak widzieliście, zestaw powędrował pod przeciwległy brzeg na głębokość 3,5 metra. A jest to sama głębokość, z której miesiąc temu holowaliśmy ryby. Po co to zmieniać, skoro echosonda pokazuje nam rybki na tej głębokości, więc tak łowimy. Nie, nie do bruchu? Mary, pomachaj do kamery. Tata! Ty gadzie mały, zostaw te kamienie. Tata nie widzi, to dam Enzowi kuleczkę. Masz, Enzuś? Słodki z niego piesek. Pływają. Tak, tato. Widzę. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Pan Bogudziński. Pan Bogudziński. Świetnie. A na imię jak pan ma? Mar. Jasiu. Jasiu. Jasiu to ino mówimy na ciebie. A tak to jesteś Maruś. Ile masz lat, Maruś? Trzy. Trzy, super. A gdzie teraz jesteśmy? Na rybach. Na rybach. I z kim tutaj przyjechałeś? Z mną i z tatusiem. Super. A kogo nie ma z nami? Mamy. A gdzie mamusia jest? W pracy. W pracy, tak jest. I jutro do nas przyjedzie, prawda? Tak. Super. A czym tutaj przyjechaliśmy? Ale czym? Karpiowozem. Karpiowozem. Karpiowóz stoi tam. Zmieniliśmy ostatnio karpiowóz, prawda? A tu Mileńka. Zmieniliśmy ostatnio karpiowóz. Pa, pa. Prawda, Marek? Tak. Mamy nowy. No. Jak jest? Super? Tak. I powiedz mi, złowimy dzisiaj konia? A może nie dzisiaj, ale na tej zasiadce złowimy konia? Może złowimy, tak jest. W takim razie my czekamy. To nie wujek Jonasz. Nie wujek Jonasz. W takim razie my czekamy. I oczywiście będziemy nagrywać dla was nasze osiągnięcia. Poza jesiotrem Mile nie udało złowić jeszcze jednego niewielkiego karpia. Niestety zdołał uciec w trakcie robienia zdjęć, dlatego nie mamy z nim pamiątki. Pomimo tego, że złowiliśmy tylko te dwie ryby, był to dla nas niezapomniany weekend.